Przez cały odcinek zapomniałam Wam powiedzieć, że jeżeli filmik Wam się spodoba, to możecie na mnie zagłosować właśnie na ten odcinek. Na dole w opisie macie linka do głosowania, także zapraszam i dziękuję z góry za głosy. Założyłam kurtkę, żeby ładnie wyglądać i teraz jest mi gorąco. Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie filmik, kolejny filmik na potrzeby konkursu Way to Youngstars. Naszym kolejnym zadaniem, tym razem od Dominika Łupickiego, jest nagranie Q&A. Na początku mieliśmy nagrać pranka, natomiast w większości ten pomysł się nie spodobał i zmienili nam na Q&A, z czego bardzo się cieszę, bo właśnie Q&A bardzo lubię nagrywać, także kurczę, cicho Messengerze. Zapraszam do oglądania. Wyciszyłam już mój telefon. Myślę, że nie będzie mi tutaj już pikać Messenger ani żadne inne aplikacje. No i będę czytała pytania z telefonu. Na ekranie również będą się one wyświetlać dla Was, także zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdę do odpowiadania, to chciałam Wam powiedzieć jeszcze dwie kwestie. Pierwsza kwestia to ile będzie pytań, a druga kwestia skąd wzięłam te pytania. Więc pytań będzie tylko 10. No niestety ja nic nie zmienię, ale dla mnie to jest trochę mało jak na Q&A. No cóż, trudno, 10 wybrałam i myślę, że są naprawdę dosyć ciekawe. A druga kwestia, skąd je wzięliśmy? Więc na grupach naszych przewodników. Ja jestem na grupie Ananasy Sylwii, ponieważ Sylwia Lipka jest moim przewodnikiem. Na grupach naszych przewodników opublikowaliśmy takie posty, w których poprosiliśmy widzów, czytelników tak naprawdę, aby pisali nam w komentarzach pytania i wybrałam 10 najciekawszych pytań. Myślę, że są naprawdę bardzo fajne. No i co? Teraz możemy zaczynać odpowiadać na pytania i zapraszam do oglądania. Myślę, że ten filmik nie będzie jakoś bardzo długi, ale bez zbędnego przedłużania zaczynam odpowiadać. Pierwsze pytanie, Agata Wasilewska. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Way to Youngstars? I to pytanie jest dosyć śmieszne, bo dowiedziałam się o tym konkursie z Instagrama, ponieważ moje znajome też brały udział w tym konkursie i na relacji, na Insta Stories dawały posty, żeby na nie głosować i dawały również linki do tej strony. No więc ja przyciągnęłam w pewnym momencie palcem do góry i przeniosło mnie na stronę Youngstars, a dokładniej tam jakby w tą zakładkę Way to Youngstars, do tego konkursu. No i ja zaczęłam trochę dłużej, więcej czytać na temat tego przedsięwzięcia, chyba mogę tak powiedzieć, ogólnie na temat tej akcji, tego konkursu. No i tak pomyślałam, że to by była super okazja się pokazać. No i wrzuciłam swoje zgłoszenie i dostałam się aż tutaj, za co Wam bardzo dziękuję, bo to głównie przez Wasze głosy przeszłam. A teraz jest właśnie kolejne zadanie Q&A i mam nadzieję, że Wy również mi w tym zadaniu pomożecie. Drugie pytanie od Dominiki Zielińskiej. O czym chciałabyś, aby była Twoja pierwsza płyta? Ha, to pytanie jest trudne, bo nie rozmyślałam jeszcze nad płytą, ale bardzo chciałabym pewnie przekazać ludziom siłę, która jest tak jakby w nich. Chciałabym, aby moja pierwsza płyta była taka motywująca, żeby na niej znajdowały się i kawałki szybkie, i kawałki wolne, ale żeby wszystkie przekazywały ludziom ich wartości, tak jakby. Nie wiem, czy dobrze to określiłam, ale właśnie chodzi mi o to, że bardzo chciałabym, żeby moje pierwsze piosenki na mojej pierwszej płycie były bardziej takie motywujące. Trzecie pytanie od Majki Kosmalskiej. Gdyby ktoś parę lat temu powiedział Ci, ile zajdziesz w życiu, chyba chodziło, gdzie zajdziesz w życiu do tej pory, ile marzeń spełnisz, na jakim jesteś teraz miejscu, uwierzyłabyś mu? Powiem Wam, że raczej bym mu nie uwierzyła, gdyby ktoś mi powiedział, że będę miała YouTube'a, gdzie będzie 160 tysięcy subskrypcji i że będę miała tyle obserwujących wszędzie na social mediach. No, po prostu, no, raczej byłoby to dla mnie nierealne. No, także raczej bym mu nie uwierzyła. Okej, kolejne pytanie. Katarzyna Zdończyk. Lubisz, jak ktoś podchodzi do Ciebie po zdjęcie i porozmawiać? Powiem Wam, że jest to dla mnie bardzo miłe, bo ja wtedy widzę, jaka jest w Was siła. Jeśli ktoś do mnie podchodzi i pyta się, czy jestem Oliwia Tomczak i prosi o zdjęcie albo o autograf, albo w ogóle przychodzi się przytulić i porozmawiać, to jest naprawdę dla mnie bardzo miłe. I nie wstydźcie się, jeżeli mnie widzicie, bo są takie osoby, które na przykład są we dwie i widzą mnie i potem chodzą za mną i do siebie szepczą, ale nie podejdą, bo się wstydzą. Uwierzcie mi, że ja naprawdę Wam nic nie zrobię, a jest mi naprawdę bardzo, bardzo
bardzo miło, jeżeli ktoś do mnie podchodzi i stara się nawiązać ze mną chociaż krótki kontakt. To jest naprawdę bardzo dla mnie miłe. Piąte pytanie od Ani Ciszewskiej. Masz ulubioną osobę z Youngsters? O Boże, nie zadawajcie mi takich pytań, bo ja nie potrafię wybrać ulubieńca. Lubię cały zespół Youngsters i nie potrafię wybrać, szczerze mówiąc, naprawdę. Szóste pytanie od Dominiki Szramowskiej. Jakich masz idoli? I tu, kochani, sprawa jest jasna, bo moją największą inspiracją jest piosenkarka Billie Eilish i Ariana Grande, ale bardzo lubię też słuchać muzyki Sylwii Lipki. Następne pytanie. Nikola Stach. Gdybyś nie śpiewała, czym byś się zainteresowała? Kurczę, w sumie to nie wiem. Jeżeli mogę tak powiedzieć, to raczej YouTube'em, bo na YouTubie niekoniecznie trzeba śpiewać, ale tak kompletnie poza YouTube'em i śpiewaniem to chyba aktorstwem, bądź jakimiś takimi bardziej artystycznymi kierunkami, bo nie widzę siebie jako matematyczki, ale raczej nie chciałabym zrezygnować ze śpiewu i chciałabym, żeby ta przygoda trwała jak najdalej, najdłużej. Okej, teraz mam dla Was dwa pytania od jednej osoby. Natalia Calak, pierwsze pytanie. Czym jest dla Ciebie śpiew? I dla mnie śpiew to jest bardzo ważna rzecz w moim życiu. Nie wyobrażam sobie siebie bez śpiewu. Zawsze muzyka była i będzie w moim życiu. I mam nadzieję, że przygoda ze śpiewem, z muzyką, z YouTube'em będzie trwała jak najdłużej, bo uwielbiam to robić i nie wyobrażam sobie siebie bez tego wszystkiego, bez Was, bez YouTube'a, bez mediów społecznościowych, także śpiew jest dla mnie naprawdę bardzo ważny. Następne pytanie. Czy Twoja kariera muzyczna poszerzyłaby się poprzez wygranie konkursu Youngsters? Kochani, chyba odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ponieważ tak, poszerzyłaby się i to o wiele, bo wiecie, ja mam ogromne możliwości z tym YouTube'em, ale jeżeli bym wygrała i podpisałabym kontrakt, wydałabym singiel, potem płytę, potem miałabym trasy koncertowe, potem otworzyłabym merch z ciuchami czy z ubraniami, to powiem Wam, że no, możliwości by były jeszcze większe i mam nadzieję, że spełni się to moje jedno z kilku marzeń, bo byłabym naprawdę bardzo szczęśliwa. Po prostu to, ile mogłabym zrobić poprzez podpisanie kontraktu, poprzez wygranie tego konkursu, to jest naprawdę niewyobrażalne. No i kochani, niestety nadszedł czas na ostatnie, czyli 10. pytanie. Emilia Oleksy pyta, byłaś kiedyś na Youngsters Festiwalu? Niestety nie byłam. W tamtym roku chciałam pojechać, natomiast rodzice powiedzieli, że nie chcą, po prostu im się nie chce. A dziadkowie powiedzieli, że mają coś ważnego do roboty i tak naprawdę nie wiem, czy naprawdę mieli coś do roboty, czy im się nie chciało, tak jak rodzicom. Ale w końcu nie pojechałam i niestety w tym roku też nie pojadę, bo niestety nie mam biletów. Ale jeżeli wygrałabym Youngsters Festival, to pojechałabym na Youngsters Festival. Jeżeli wygrałabym Way to Youngsters, to pojechałabym na Youngsters Festival nie jako słuchacz, nie jako gość, tylko jako artysta. Jeżeli ktoś nie wie, to Youngsters Festival odbywa się w Torwarze w Warszawie, gdzie wchodzi ponad 5000, albo prawie, nie wiem, nie pamiętam, około 5000 osób wchodzi na halę Torwar. I ja mam tutaj zdjęcia, zaraz Wam pokażę, ale chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, że spełniłoby się moje kolejne marzenie, jeżeli wystąpiłabym na Torwarze, bo Torwar to arena, a moje jedno z największych marzeń to wystąpić na arenie jako oczywiście artysta. No, zobaczcie, jak wygląda Torwar na zdjęciu. Tutaj jest lepsze zdjęcie sceny. Także jedno z moich największych marzeń to właśnie wystąpienie na arenie. Jeżeli chcecie mi pomóc je spełnić, to oczywiście zapraszam do głosowania i trzymania za mnie kciuków w konkursie Way to Youngsters. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystko, że na mnie głosowaliście, że mnie wspieraliście, a jeżeli chcecie dostawać przedpremierowo filmiki, tak w ogóle z innej beczki, to zapraszam na dół do opisu, bo będziecie mieli tam linka do mojej grupy Via Loversów. No i co, kochani? Myślę, że już chyba możemy kończyć. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to łapki w górę. Jeżeli nie, to łapki w górę. W dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. A ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. No i buziaczki, papa, kocham Was. Dziękuję za wszystko. Głosujcie na ten filmik, link oczywiście macie w opisie. Właśnie, zapomniałam, o co chodzi. Głosujcie na mnie, link w opisie. Dziękuję, do zobaczenia, papa. Pa.